Cześć, Marko, z strony Skate. Witajcie w kolejnym odcinku serii Dark Forces 2. A w dzisiejszym odcineczku schodzimy coraz głębiej tam do dolinki. Mam nadzieję, że już się do niej przekopiemy, no ale wiecie, jeszcze musimy się przedostać przez całe imperium, które tam robi wykopki sobie. No ale to już coraz bliżej, więc nie ma żadnego problemu. No chyba, że nam wyskoczą szturmowcy i nas będą zaskakiwać. Raczej nie grozi nam nic takiego, żeby mieli nas zabić, ale wiecie, to już taka loteria. A w ogóle jesteśmy tu po drugiej stronie, gdzie zeskoczyliśmy i chcieliśmy przez tą szybkę przejść. Także jest ok. Słuchajcie, no dobra, w sumie mamy 480, więc prawie całą amunicję do tego, więc możemy użyć. Teraz tak, jedziemy tu. Wzywamy sobie windę. Ale nie pojedziemy na sam dół. Wysiadamy tutaj. Ponieważ tu mamy sekret. O, akurat pancerzyk się nam trafił i super. Jedziemy na dół. Tutaj będzie sekret. Tam musimy się po tarczę dostać. A tarcze nam się przydadzą później, więc akurat fajnie. Dobrze, stał i nic tam nie robił. Wyskakujemy sobie tu. Szykujemy wysoki skok. A, nie wskoczyłem, jeszcze raz. Dobra, mamy drugi sekret. Teraz tak, nie idziemy tutaj, idziemy tutaj. Mamy trzeci sekrecik, no i tam pancerze, o których wspominałem. Aj. Trudno, to nie szkodzi. No i dostajemy się tu po te pancerze, co nie? No i mamy czwarty sekret, dobra, bo już chciałem powiedzieć piąty. Jeszcze piąty nie. Możemy sobie oczywiście tutaj posprzątać z oficerka. To fajnie wyglądało, kiedyś też próbowałem to rozwalić. Ale się niestety nie da. Dobra, okej. Porozwalaliśmy sobie szturmowców. No nie wierzę w to. Halo! Halo, co się tak dzieje? Wskakujemy. No i teraz tak, no. Mamy dwie opcje, co nie? No możemy sobie tutaj tym dołem zejść, jak ja to zrobiłem. Albo to po prostu rozciąć i wskoczyć tędy, o co nie? Nie potrzebujemy pancerza, więc okej. Okay. Jedziemy na dół. Ojej, nie granaty. Okej, okay, tu rozwalamy tych. Odwołujemy windę. Zeskakujemy. Mamy sekret piąty. O kurczę, ale bym wysadził. No i dobra, schodzimy już do doliny, co nie? O, ale silniczek ładny, ujajaj. Dobra, zapalmy światło, bo jest tutaj już ciemno troszkę. A też nie chcielibyśmy nic pominąć oczywiście. O kurde, ale się zryłem. Myślałem, że tam jest niżej. Prawo, lewo, prawo, lewo. No i właśnie, dobra. Obojętne raczej, gdzie wskoczymy. Zwłaszcza, że może być problem, żeby na górze wskoczyć. Dobra. Leżą. Tutaj jest ich wiertło, którymi kopią i wiercą. Schodzimy na dół do ich wykopalisk, które zrobili sobie. No, co jest? Chcemy, tutaj nie było sekretu, ale chcemy pozbierać wszyściutko oczywiście, co nie? Dobra. Porozwalajmy sobie tych tutaj, co mamy. Musimy zwracać uwagę, bo... O, właśnie, jest sekret. Jest i szósty, bo mówię, tutaj nie do końca wszystko nieraz widać. My musimy ostrożnie chodzić. To nie jest rozwalone, okej, okay, idziemy na dół. Dobra, tu się po prostu wyróżnia, one powinny być pęknięcia, tutaj nie mamy pęknięć. No, dawaj, to byłby siódmy sekret, kurczę. Tam tak wskoczył nam ładnie, a tutaj ma problem. To jest najgorsze, bo to nie wystarczy rozwalić, tylko musimy tam wskoczyć niestety, żeby zdobyć. Aj, upierdliwość starych gierek. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Chciałem troszkę się rozbiec.
No nie będę wyskoku używał, co nie? On mi się centralnie od tego odbija. No, w końcu załapał. Dobra, zapalmy jeszcze raz światło, bo ciemno, ciemno. Tu szturmowcy leżą. A, smok! Znaczy wiecie, możemy go w sumie zabić. Czekajcie, spróbujemy inaczej. Dobra, to weźmy sobie to. Blastery się odbijają, dlatego szturmowcy padli. Ale... aj! Ale wybuchu nie przeżyje. Kurczę, już tak za bardzo tam nie skoczę, tak? Znaczy możemy w sumie wziąć miecz, co nie? No ale te smoki są wytrzymałe. Uuu. No nie wierzę. No nie wierzę w to, że save'a jeszcze nie zrobiłem. Kurczę, no dobra, trudno. Musimy wszystko jeszcze raz. Dobrze, to nie jest drugi etap. Ale rzędą ciała teraz. Jak tam na dół zejdziemy, to akurat będziemy ten... Zostawimy sobie i pozabijamy po prostu. I zrobimy tam save'a. A ład gra. Kurde. Chciałem trochę przyspieszyć, chciałem ich granatami zabić. Ale się nie udało. To jeszcze raz, sekrety odbieramy. O kurde! Za bardzo się pośpieszyłem, co nie? Przynajmniej będzie powód, żeby w końcu zgarnąć te rzeczy. Dobra, to był sekrecik, okej, czekajcie, tu w sumie możemy wziąć tędy. O. Teraz weźmiemy sobie tutaj rozbieg, znowu nie wskoczyłem. O, tu też nie wskoczyliśmy tym razem. Dobra, to tak, olejemy sobie tamto, pójdziemy od razu tędy. Dobra, pięknie leżą, mamy ich z głowy. Jedziemy na dół. Taka troszkę niespodzianka im wyszła. Mam nadzieję, że nie pominąłem nic w pośpiechu teraz z sekretów. To wyjdzie w praktyce i w praniu później. Kurczę, ale nie spodziewałem się, że mnie tak zabije szybko. Zwłaszcza, że mieliśmy 50 HP. Teraz znowu męczy cię tam wskoczeniem na sekrety. No ale niestety, nie robisz save'a, no to płacisz, co nie? Teraz tak, odpalimy sobie światełko. Tutaj mamy do zebrania. HP nie musimy, więc tam już nie wskakujemy. Teraz tak. To była ta? Nie, to nie była ta ściana. To jest ta. No i widzicie, to idzie tak. To powinno być takie wyrwy porobione, a mamy coś takiego. O kurcze, jeżeli idzie oczywiście o mody. Odświeżenie wersji, to tak to wygląda. Dobra, to był szósty sekrecik. Idziemy dalej. I to jest tutaj. No nie wierzę, znowu nie mogę wskoczyć. Wyłącz mi światło. No, wskoczył i spadł. Ajajajajaj, co za menda. Spróbujmy znowu tak z boku, wtedy z boku fajnie wskoczyło nam się. No i to jest najgorsze właśnie, kurczę, z tym wskakiwaniem. Taka upierdliwość. Nie ma tak, że wiecie, w idealnym momencie, jak klikamy Ctrl i spację, że on to fajnie zrobi. Zawsze musi być tak, że odbije się. Nawet na kucaku ma problem z skoczeniem. To jest najgorsze, bo on właśnie tak zalicza
zalicza wtedy, kiedy konkretnie tam wejdziemy, co nie? Mimo tego, że pancerz nam, powiedzmy w cudzysłowie, nie jest aż tak potrzebny teraz, to jednak, żeby zaliczyć sekret, nam jest potrzebny. Czekajcie, spróbujemy stąd. No nie wierzę. Nawet na speedzie nie chcę wskoczyć. Serio? No bez kitu. No bez jaj, nawet na sprincie nie mogę. Ja się uparł. No upar się, że nie wskoczy, co nie? Bez jaj. Trzeba było zrobić zapis wtedy. No, w końcu, ja pierdzielę. Dobra, trzeba było zapis wykonać, bo wiecie, jakbyśmy znowu mieli, to byłaby masakra. No w sumie, dobra, no zestrzelmy go, no. Powinny paść. Dobra, jednego mamy z głowy. To jest super broń, ale jej nie używam, bo wiecie, no sami obrażenia sobie zadajemy na blisko. A tak to na smoka jest super. Dobra, smoki poszły spać. Straciliśmy troszkę przez to prota, ale trudno. HP w sumie też delikatnie straciliśmy, więc możemy sobie to zapisać. Okej, okay, mamy dwa spadki w dół. Dobra, to jest tu, skąd przyszliśmy, okej. Okay. Ja muszę sprawdzić, bo nie pamiętam co i jak. Czy mamy skakać na dół? Mamy save'a, więc wiecie, można zeskoczyć w razie co. O, okej. Okay. Spadliśmy, idziemy w górę na razie. Sir Blasted of War. Okej, okay, ale czekajcie, tam był spadek w dół i zastanawiam się... Wiecie, teraz będzie najgorsze pytanie, czy to było dobrze, tak zrobiłem, czy nie lepiej było iść na górę? O nie. A nie, wywiało nas na górę, okej, okay, czyli musieliśmy iść w tamtą stronę. No nie. Serio? No. Trochę straciliśmy, ale... Teraz to dowaliłem. Dobra, mamy HP na szczęście, więc możemy się podleczyć. Pancerzyków nie mamy. Sobie znajdziemy później. Tych porozwalajmy, co tutaj nam krążą w kółeczko. Ale się wydar. Okej, okay, idziemy dalej. Dobra, kolejny etap misji mamy. No i teraz tak, czy my to mamy porozcinać, czy może nie, czekajcie, czy nie pamiętam, szczerze to nie pamiętam, czy to trzeba było rozwalić, nie, kliknąć, to ja już chciałem rozwalać, o, czekajcie, jeszcze spróbujmy raz, dobra, tyle powinno stykać nam. A to się też z tej strony otwiera. No dobra, niech będzie otwarte całe. Wiecie, to nam nie przeszkadza ani nic. Teraz tutaj. No i okej, teraz tak, tego zabijamy.
Tutaj mamy skrzyneczki. Do nich na razie nie idziemy. Możemy zrobić zapis. Żeby, broń Boże, znowu czegoś głupiego nie zrobił i się nie zabił po prostu. Co akurat jest możliwe. Co jest bardzo możliwe tutaj. To powinno być otwarte. Nie powinno być tak zamknięte. Kurczę, może za mocno otworzyliśmy bramy tamte. Cholera. Tam nie powinno być, kurczę, takiej ścianki. Z tego co pamiętam. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tak delikatnie pootwierajmy te bramki może. Czekajcie, a tutaj? Może lepiej nie. Może lepiej nie próbować spadać. No i teraz teoretycznie tak, no możemy próbować to zamknąć, zrobimy tak. A, tak się nie przedostanę. Światło mi się wysadziło. No nie, no bateryjki nie mamy. No i to jest najgorsze, bo jest ciemno. Dobra, mamy zapis. Zrobimy tak. Weźmiemy speeda, otworzymy to na maksa, niech to się zamknie. A to drugie? Czekaj, czy to drugie też się tak otwiera, czy nie? No i dobra, teraz robimy tak. Odpalamy i jazda. I zobaczymy, czy to to. Okej, otwiera się, dobrze. I teraz tak, szukamy. Tutaj był sekret, no i tak musimy zresztą tędy iść. Która to była ścianka? Dajmy ścianki, co się troszkę wyróżnia. Jest. Pominęliśmy, dlatego że tutaj ciemno jest. Powinniśmy mieć włączone światełko. No weź, nie żartuj. No, udało się nam. Światło nam nie działa, dlatego ciemno. O, patrzcie, tutaj mamy diamencik jakiś. No i teraz się będę męczył, żeby tam skoczyć, co nie? No. No i dobra, to chyba była 7 albo 8 sekret. Zobaczymy później na koniec etapu. Mam nadzieję, że nic nie pominęliśmy. To teraz zanim tu spadnę, zrobimy save'a, jak mamy sekret kolejny, żeby, mówię, nic nie pominąć. Zrobimy V2. Okej, czy na dół, czy tutaj? Chodźmy tu. Dobra, wykonaliśmy zadanie. Mamy progres kolejny. Znowu działko gdzieś, ale dobra. AT-AT, a nie działko. Kurczę, wiecie co? Zamiast działka weźmiemy to. Chociaż już mało amunicji mamy. Ale widzicie, szybko poszło. Mamy czerwony klucz, ok. O, jest amunicja, super, akurat nam się przyda. I cyk, otwieramy. Ale śmiesznie tekstura wygląda. Dobra, mamy wszystkie sekreciki, mamy odnalezioną gwiazdeczkę, więc jest bardzo dobrze. Damy sobie speeda, więc mamy full, no i teraz pozostałe punkciki możemy wydać sobie to, więc wybierając jedną stronę mocy, nie dość, że dostajemy atut, to na koniec gry tak naprawdę mamy praktycznie wszystkie skille zrobione. Okej. O, mamy tym razem filmik. This is gonna cost you a crate load of money you don't have. As long as I'm around to pay you, I don't care. My sentiments exactly. Mine too! No, okrutny boss, więc mamy tak naprawdę końcóweczkę gry. Dobra, dostaliśmy się do doliny. Przekradając się przez całe to imperium, przez całą ich wykopalisko całej, więc zobaczymy, co będzie dalej i co. Miłego wieczorku wam życzę, zostawcie lajka, suba, oczywiście dzwoneczek, jak chcecie być wszystko na bieżąco. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień, także trzymajcie się i do zobaczenia, na razie.